Cześć. Dolny Śląsk często nazywany jest niezwykłym, tajemniczym województwem w Polsce. I nie bez przyczyny. Długoletnia historia powiązana z pięknymi legendami, tajemniczymi skarbami, wniosła w ten region wiele magii. Dziś większość z nas przybywających właśnie do tego województwa chce stać się odkrywcą, ale nie tylko złotego pociągu, ale też niezwykłych walorów przyrodniczych. W mojej podróży chciałbym pokazać wam, że Dolny Śląsk jest przyjazny każdemu w zależności od naszych upodobań oraz pokażę wam kilka takich perełek, które według mnie warto jest odwiedzić. Podróż po Dolnym Śląsku rozpocząłem od przełęczy, która rozdziela tajemnicze Góry Sowie i Góry Barskie. Właśnie w tym strategicznym dla regionu miejscu, z polecenia króla Prus Fryderyka II, w XVIII wieku powstała największa górska twierdza w Europie. W latach swej świetności należała do najnowocześniejszych fortyfikacji i z powodzeniem odparła wszystkie ataki. Nawet wojska Napoleona miały tutaj problem. Do dziś nosi miano niezdobytej. Uwaga! I proszę sobie wyobrazić, to nie o to chodzi, że tutaj się bawimy, wygłupiamy, to jest bitwa. Salwy poszły z jednej strony, z drugiej strony. Jej charakter militarny z czasem zmienił się na poligon do prób artyleryjskich, a na przełomie XIX i XX wieku stała się atrakcją turystyczną. W tamtych latach transport publiczny był nieco ograniczony, dlatego władze pruskie, aby przyciągnąć więcej turystów do Srebrnej Góry, wybudowały linię wąskotorowej kolejki. Sowiegórska Kolej Wąskotorowa, bo tak ją nazywano, stała się istnym hitem i przyciągała wielu entuzjastów turystyki. Na odcinku Srebrna Góra-Wolibórz zyskała trzecią szynę zębatą po to, aby kursującym tu pociągom łatwiej było pokonywać strome wzniesienia. Prędkość kolejki na stromych podjazdach wynosiła niecałe 10 km na godzinę, ale to nie przeszkadzało turystom, wręcz ułatwiało wchłanianie pięknych górskich widoków, które były niezaprzeczalnie największym jej atutem. Z czasem jednak przestała być opłacalna, dlatego zdecydowano się ją zamknąć. I tak zakończyła się historia jedynej kolei zębatej na terenie dzisiejszej Polski, po której dziś zostały dwa ceglane wiadukty oraz stary nasyp kolejowy. Zakończenie eksploatacji kolei sowiegórskiej zbiegło się w czasie z wybuchem wojny. Twierdza została przekształcona w obóz jeniecki, a później, gdy wojna się już skończyła, to jak wiele innych zabytków została zaniedbana, porzucona i powoli popadała w ruinę. Dziś mamy zupełnie inne czasy. Zarówno twierdzą, jak i wieloma podobnymi obiektami opiekują się ludzie pełni pasji i chęci do trwalania historii. Twierdza Srebrna Góra stała się jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku. Wciąż przechodzi zmiany na lepsze. Aktualnie trwają prace remontowe, by znajdującemu się tu kiedyś hostelowi i restauracji przywrócić przedwojenny charakter. Pojawiają się też nieśmiałe plany reaktywacji kolei wąskotorowej, która doskonale uzupełniłaby atrakcje turystyczne tego regionu. Czy wiecie, że najwyższa krzywa wieża znajduje się właśnie na Dolnym Śląsku? I to w Ząbkowicach Śląskich, dokładnie za moimi plecami. Jej wysokość to 34 metry, a przechylenie wynosi 2 metry. Najciekawsze jest jednak to, że do dziś nie ma wiarygodnych źródeł, które pomogłyby jednoznacznie ustalić, kiedy i w jakim celu krzywa wieża powstała. Według różnych teorii jest pozostałością dawnej, niezrealizowanej do końca linii murów miejskich, lub służyła jako brama miejska albo dzwonnica. Co lepsze, odchylenie wieży nadal się zwiększa, bo w 1977 roku wynosiła 1,98 m, a dziś według ostatnich pomiarów sięga 2,14 m. Kolejnym miejscem podczas mojej podróży po Dolnym Śląsku jest Kościół Pokoju Świdnicy. Obiekt sakralny, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Być może nie każdy z was sobie zdaje sprawę, czym Kościół Pokoju tak właściwie jest i dlaczego jest tak ważny. Otóż są to drewniane świątynie protestanckie, powstałe w wyniku zawarcia pokoju po krwawej wojnie 30-letniej między katolikami i protestantami, która toczyła się w XVII wieku. Wzniesione mogły być tylko poza murami miasta, bez wież i dzwonnicy, a do jej budowy używano tylko drewna, piasku, słomy i gliny. Dlatego ciekawostką jest też to, że do jej budowy nie użyto ani jednego gwoździa. Swojego wyjątkowości świadczy też fakt, że na Dolnym Śląsku mamy zaledwie trzy zabytki UNESCO. Oprócz świdnickiej świątyni także Kościół Pokoju w Jaworze i Hale Stulecia we Wrocławiu. Dolny Śląsk to istny raj dla pasjonatów zamków, pałaców i legend. Doskonale odnajdą się tu także poszukiwacze skarbów. Wielu historii wciąż nie udało się wyjaśnić, a skarbów nie odnaleziono. Jej przybliżoną lokalizację podaje m.in. tzw. lista Grudmana. Zawiera ona zaszyfrowany spis 80 miejsc zabezpieczenia różnych dóbr. Na liście znalazły się kościoły, zamki, podziemia i sztolnie. Po wojnie została odszyfrowana, a umieszczone na niej miejsca dokładnie zbadano. Jednak nie wszystkie odnalezione skarby były kompletne.
Do dziś chodzą pogłoski o bursztynowej komnacie czy złotym pociągu, o którym niedawno mówiła cała Polska. Skoro o skarbach mowa, to warto poznać jeszcze jedno miejsce. Kolejnym miejscem na mapie Dolnego Śląska, do którego was chciałem zabrać, jest kopalnia w Złotym Stoku. Jeśli ktoś jest z was poszukiwaczem złota albo chce się dowiedzieć, jak wyglądała historia wydobycia tego kruszcu, to myślę, że Złoty Stok jest właśnie idealnym takim miejscem. Łącznie na 21 poziomach powstało 300 km sztolni i szybów. Aktualnie działa tu podziemna trasa turystyczna, na którą składają się 3 sztolnie, jedyny w Polsce podziemny wodospad oraz przejazd podziemnym tramwajem, który akurat podczas mojej obecności był nieczynny z powodu remontu torów. Obok znajduje się również muzeum z eksponatami górnictwa, skarbami w postaci srebrnych i złotych monet oraz porcelaną. Tu też krążą pogłoski o zawalonych i do dziś nieodkrytych sztolniach, w których hitlerowcy mogli ukryć skarby. Dolny Śląsk słynie z dużej ilości pałaców i zamków. Niektóre popadają w ruinę, jak choćby XVI-wieczny pałac hrabiego von Magnisa w Boszkowie. Jeszcze po wojnie działała tu szkoła rolnicza. Dziś stoi pusty. Stan tego pięknego zabytku jest kiepski i można podziwiać jego podobny do Disneylandu bajkowy styl jedynie z zewnątrz. Ale są też takie zabytki, w które włożono dużo serca i udało się przywrócić dawny blask. Na przykład pochodzący z XVI wieku zamek Sarny w Ścinawce Górnej. Od 2014 roku trwają tu prowadzone przez Fundację Odbudowy Dworu Sarny prace remontowe. Według zapewnień ma tu powstać instytucja kultury muzycznej. W dworze funkcjonuje również kawiarnia, restauracja oraz hotel. Jest też wyjątkowy, monumentalny pałac neogotycki w stylu szkockim w Kamieńcu Ząbkowickim. Został wybudowany według projektu słynnego architekta Karla Schinkla na zlecenie królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej. Także tu trwają prace przywracające pałac do stanu z czasu jego świetności. Niestety nie jest to takie łatwe zadanie, ponieważ po wojnie został okradziony i spalony przez Armię Czerwoną. Ale ciągle przybywa odrestaurowanych elementów, a za rok można spodziewać się uruchomienia wszystkich dzieł wodnych. A to będzie wielkie wydarzenie. Jednak według mnie, nad całym województwem niepodzielnie króluje skrywający najwięcej niewyjaśnionych tajemnic znajdujący się w Obrzychu Zamek Książ. To trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Obecnie można zwiedzać jedynie jego niewielką część. Cały zamek ma aż 400 pomieszczeń, więc turyści mogliby stąd przez kilka dni nie wychodzić. Decydując się na wycieczkę z przewodnikiem, poznamy ciekawe i tajemnicze historie, które wciąż tu żyją, krążą po korytarzach i calach. Dotyczą m.in. rodzin, które tu mieszkały, w tym rodu Hochbergów, którzy bardzo mocno przyczynili się do rozwoju miasta Wałbrzych. Tajemnicze są również historie związane z losami księżnej Daisy, natomiast pasjonatów okresu II wojny światowej zainteresuje zagadka przeznaczenia tuneli i schronów drążonych przez hitlerowców w jego podziemiach, w ramach największego projektu budowlanego III Rzeszy, znanego pod kryptonimem Riese, czyli Olbrzym. W kompleksie zamkowym znajdują się też piękne ogrody tarasowe, które zimą zdobione są światłami tworzącymi różne opowieści historyczne, z rycerzami, księżniczkami i różami, które bardzo lubiła księżna Daisy. Tej ferii barw towarzyszy też nastrojowa, klasyczna muzyka. Piąte Mistrzostwa Vlogerów odbywają się na przełomie jesieni i zimy, z czego myślę, że każdy z nas vlogerów reprezentujących dane województwo miał nie lada wyzwanie, aby zrobić naprawdę jakiś fajny, wartościowy materiał, zwłaszcza, że pogoda nie sprzyjała do takich czynności. Zwiedzanie Dolnego Śląska, pokazywanie wam miejsc wartych moim zdaniem do odwiedzenia było dla mnie czymś naprawdę wyjątkowym, a na pewno kolorów w tej wyjątkowości dodał właśnie ogród kolorów odbywający się na Zamku Książ.
Jednak nie tylko zabytki, w których można byłoby zatopić się na długie lata, przyciągają turystów na Dolny Śląsk. Region ten też jest chętnie odwiedzany przez miłośników różnych pasji i sportów, w tym motocyklistów, rowerzystów czy fotografów, po prostu wszystkich ludzi kochających góry. Bo to właśnie tutaj położonych jest 15 z 28 szczytów należących do Korony Gór Polski. Po całym regionie rozsiane są liczne trasy, na których świetnie odnajdą się tak osoby poszukujące spokoju, jak i zapierające dech w piersiach krajobrazów, a także spacerowicze nastawieni przede wszystkim na poznawanie jego kultury i historii. Świetnym urozmaiceniem górskich wędrówek są wieże widokowe, które umożliwiają delektowanie się niezwykłymi krajobrazami, zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. Doskonałym przykładem jest na przykład nowo powstała wieża na Śnieżniku. Na terenie ziemi kłodzkiej od pewnego czasu działa system o nazwie Single Track Lazensis. Jest to największa sieć tras rowerowych prowadząca wąskimi, leśnymi drogami w górskim terenie o różnych stopniach trudności. Łącznie do dyspozycji fanów kolarstwa górskiego jest około 220 km dróg połączonych ze sobą w pętli. A jeśli łączysz w sobie miłość do gór, włóczęgi i koni, to zwiedzanie Dolnego Śląska będzie dla Ciebie zupełnie innym przeżyciem. Koń to zwierzę, które od wieków towarzyszy człowiekowi i na bezdrożach często bywa niezastąpiony, zapewniając zupełnie inne wrażenia z wyprawy, jakieś takie bardziej romantyczne i mocniej zapadające w pamięć. Znajdziecie tu kilometry szlaków i dróg dających przestrzeń na jednodniowe czy nawet kilkudniowe wędrówki w siodle po przełęczach i leśnych ścieżkach. Już dziś możesz poczuć magię Dolnego Śląska. Od Ciebie tylko zależy, w jaki sposób. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Tras również. To kraina nie do opowiedzenia. Dlatego nie czekaj, zaplanuj swój przyjazd. Już dziś.